Agnieszka Mokrzycka, witam Państwa i zapraszam na najnowsze informacje z regionu. W dzisiejszym raporcie powiemy o obchodach wielkopiątkowych, tragicznym wypadku w Bytomiu w porozumieniu między Pogotowiem a Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii. Dziś obchodzimy Wielki Piątek, czyli Dzień Zadumy nad Męką Chrystusa. Jest to również drugi dzień Triduum Paschalnego, czyli początek najważniejszych świąt Kościoła. W Kościele katolickim do obchodów wielkopiątkowych zaliczana jest msza Wieczerzy Pańskiej, odprawiana wieczorem w Wielki Czwartek. Więcej o tym szczególnym dniu opowiedział proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku. Wielki Piątek to jeden z dni Triduum Paschalnego. W Wielki Piątek ludzie przychodzą do kościoła, aby adorować Jezusa Chrystusa, który w Najświętszym Sakramencie jest przechowywany w ciemni. To na pamiątkę tego zatrzymania, które miało miejsce w Wielki Czwartek, jak to świętujemy, przypominamy sobie. Siedzi Jezus w ciemnicy i czeka, żeby stanąć przed Sanhedrynem, no i aby dokonał się sąd i został skazany na śmierć. Także ten czas do wieczora to Pan Jezus w ciemnicy, a potem tajemnica męki Pana Jezusa, no i przeżywana adoracja krzyża. Ważną częścią Wielkiego Piątku jest Droga Krzyżowa, sprawowana tradycyjnie w wielu miastach w całej Polsce. Droga Krzyżowa, ona nawiązuje do tego wydarzenia, które miało miejsce w Jerozolimie, i wierzący, którzy nie mogą pielgrzymować do świętego miasta, do Jerozolimy, w swoich parafiach, przeżywają właśnie to nabożeństwo 14 stacji Drogi Krzyżowej. Dzisiaj, 29 marca, w porannych godzinach doszło do tragicznego wypadku przy ulicy Dąbrowa Miejska w Bytomiu. Kierujący osobówką uderzył tam w przydrożne drzewo i poniósł śmierć na miejscu. W dniu dzisiejszym około godziny 8 dyżurny Komendy Miejskiej w Bytomiu otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym przy ulicy Dąbrowa Miejska. Funkcjonariusze, którzy udali się na miejsce, potwierdzili zdarzenie, gdzie pojazd Volkswagen Polo uderzył w drzewo. W samochodzie znajdował się nieprzytomny kierujący, który niestety pomimo podjętej akcji reanimacji nie odzyskał funkcji życiowych. Na miejscu policjanci oraz prokurator prowadzili czynności. Okazało się, że kierującym jest 51-letni mieszkaniec Koniec Polu. Teraz śledczy ustalają przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach podpisało dziś z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii umowę o współpracy. Ma to rozwiązać problem zwierząt domowych, które często zostają same i bez opieki w momencie, kiedy ich opiekun zostaje zabrany przez karetkę do szpitala. W trosce o naszych domowych pupili Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zawarło porozumienie z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii. Ma to pomóc w rozwiązaniu problemu z opieką nad zwierzęciem, podczas gdy jego opiekuna zabiera karetka do szpitala. Dla nas, medyków, ratowników medycznych, jest to ogromny problem, kiedy przyjeżdżamy na miejsce zdarzenia bądź do domu pacjenta i pacjent jest sam i nie ma się kto zająć zwierzęciem, które przy tym pacjencie jest. Zwierzę, żeby nie zostało same, jest z nami dzisiaj również wojewódzki inspektor weterynaryjny, który wspiera nas w tej akcji, który dzisiaj z nami podpisze porozumienie, i to dzięki tej akcji będziemy mogli zadzwonić właśnie do inspektoratu i poprosić o wsparcie, żeby zwierzątka, które pozostają w domu, były również zaopiekowane. Ratownicy medyczni, pielęgniarki systemu, lekarze w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym będą o tym poinformowani, gdzie należy zadzwonić i gdzie należy zgłosić, aby jak najszybciej podjąć interwencję i pomóc temu naszemu miłosińskiemu, temu naszemu stworzeniu. Ze względu na różne sytuacje, które docierają do nas przez właśnie zespoły ratownictwa, gdzie mają do czynienia z takimi sytuacjami, postanowiliśmy właśnie wyjść naprzeciw i tutaj spowodować, żeby taką inicjatywę wdrożyć w życie. Wiemy sobie doskonale z tego sprawy, jakie są priorytety. Priorytetem jest ratowanie życia, zdrowia ludzkiego i to jest jak najbardziej rzecz oczywista. Natomiast często temu pacjentowi towarzyszą zwierzęta, które po zabraniu go na przykład do szpitala zostają same w domu i wtedy zaczyna się problem. Nie wiadomo, co z tym przyjacielem zrobić, a jednocześnie dla
pacjenta to jest olbrzymie obciążenie, kiedy nie wie, co się może wydarzyć, więc ta inicjatywa, kiedy zaopiekowany pacjent już przez wojewódzkie pogotowie ratunkowe będzie przekonany, że jego przyjacielowi czworonożnemu nie dzieje się krzywda, myślę, że będzie z dużym zyskiem również dla tego pacjenta i wszystkich, którzy temu pacjentowi towarzyszą. To pierwsza taka współpraca w Polsce. Ambasadorką to wielki zaszczyt, ale także wielkie zobowiązanie. Mówimy dzisiaj o bardzo ważnej akcji, takiej pierwszej w Polsce, a dla naszego województwa znaczącej. Mówimy o tym, że będziemy mogli pomóc tym, których tak naprawdę na co dzień bardzo kochamy. Naszych milusińskich, naszych psów, naszym psom, naszym kotom, naszym zwierzętom, które na co dzień towarzyszą nam w naszym życiu. Ta akcja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego jest akcją wyjątkową. Jest akcją bardzo niosącą po pierwsze pomoc, ale także tą empatię, tą naszą wrażliwość. Podczas prac naszego parlamentarnego zespołu opowiadać o tym, co tutaj postanowiliśmy, jaką akcję uruchomiliśmy i będę zachęcała wszystkich naszych kolegów i koleżanki z innych województw, aby tę akcję zaproponowali także w innych województwach. Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji w wielu miastach odbywają się jarmarki. Specjalnie dla Państwa odwiedziliśmy dziś jeden z nich w Katowicach. Jarmarki świąteczne to już nieodłączna atrakcja w większych miastach. Można zaopatrzyć się w dobre wędliny, miody czy zakupić dekoracje świąteczne. Nie brakuje także atrakcji dla dzieci. Odwiedziliśmy dziś jarmark na katowickim rynku. Kupiłam koszyczek, dlatego że mam taki malutki, który był bardziej ozdobny i miałam problem włożyć na święcenie rzeczy. I mówię, szczególnie ciasto. No i tak byłam tutaj jak osioł z jednej strony i z drugiej, nie? I patrzę, mniejszy, większy, ale wreszcie wzięłam większy, bo mówię, wszystko się tu pomieści. Przecież jak tutaj patrzę na wszystkie te święta, jak one są radosne, jak jeżdżą tą kolejką, jak im się podobają, bo były takie te bajki, prawda, w domeczkach, więc strasznie to lubią. To jest bardzo przyjemne. No ciekawie jest, tak. Jest na czym oko zawiesić. Zawsze mi się podoba, zawsze, bo tutaj jest wesoło, jest dużo, jest kramów, że tak powiem, do dzieci jest dużo, także super jest. Bardzo, jest bardzo piękne, super klimat, właśnie tutaj się cieszymy. Kolorowo, zwierzątka przede wszystkim, trochę atrakcji. Jest świetnie, syn jest zachwycony. Zapytaliśmy także, jak mieszkańcom idą przygotowania do świąt. Powoli, ale do przodu. Takie ostatki, no bo tam jedzenie, to już się pokupiło, nie? Dzisiaj jeszcze kupiłam ciasta, no także mówię, wszystko w sumie przygotowane. Mam super, bo idę do córki, także wszystko córa. Czyli można spacerować. Tak, ja idę na luzie. Frekwencja w punktach krwiodawstwa dopisuje w całej Polsce. Pomimo okresu świątecznego dawcy pamiętają o oddawaniu krwi, o czym przekonaliśmy się odwiedzając rybnicką placówkę. Długie kolejki do poboru krwi były zauważalne, szczególnie w Wielki Czwartek. Nikt nie ukrywa, że dawców szczególnie przyciągnęła wizja dodatkowych 2 dni urlopu. Na szczęście pracownicy byli przygotowani na oblężenie placówki. Myśmy się spodziewali takiej ilości osób w czwartki, ze względu przede wszystkim na te 2 dni wolnego, więc jakby zostaliśmy zaskoczeni zupełnie taką ilością dawców, było ponad 100 osób. Tak jak co roku. W zasadzie ta środa w tym tygodniu też była. Też mieliśmy dosyć sporą ilość dawców, więc w zasadzie ta środa i czwartek. No dzisiaj jest troszeczkę mniej tych osób. Nasza praca wygląda w ten sposób, że przy tej dużej ilości dawców mamy otwarte 2 piętra. Jest to budynek nowy, zupełnie po modernizacji. Zaczęliśmy w zasadzie tutaj pracę od lutego tego roku i w takich dniach właśnie, kiedy takie na przykład czwartki, kiedy jest tych dawców
zawsze dużo. I w te na przykład środy i w te dni, kiedy jest więcej dawców, uruchamiamy jakby drugie piętro. Tam jest również pracownia pobierania, gabinet lekarski, świetlica dla dawców, więc jakby to powoduje, że ci dawcy mają większy komfort w zasadzie oddania, po oddaniu, więc tak to wygląda. Warto wspomnieć, że krew potrzebna będzie zawsze, dlatego warto ją oddawać i odwiedzać lokalne stacje krwiodawstwa. Krew to jest taki w zasadzie nasz najcenniejszy dar, jest to taki dar serca, więc ja myślę, że no potrzebujemy dużej ilości krwi, w zależności od tego, jakie są stany tutaj magazynowe, że tak powiem, więc my bardzo chętnie zachęcamy. Tutaj Rybnicki okręg jest taki specyficzny, mamy dużo dawców, mamy stałych dawców, którzy do nas przychodzą. I ostatnio jest dużo dawców pierwszorazowych, co nas bardzo cieszy. Z okazji jubileuszu nadania Bytomowi Praw Miejskich ogłoszono konkurs na stworzenie projektu muralu, który ozdobi jedną z kamienic. Do pomalowania jest prawie 150 metrów kwadratowych. Swoją pracę może zgłosić każdy. Autor najlepszego projektu otrzyma 10 tysięcy złotych. Ta pusta ściana już niedługo zamiast szpecić stanie się ozdobą tego miejsca. Miasto Bytom ogłosiło konkurs na projekt muralu. To nie lada wyzwanie, bo do pomalowania jest prawie 150 metrów kwadratowych. Artyści, zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści, mogą się wykazać i wpasować na stałe w krajobraz miasta. Bytom w tym roku świętuje okrągłe urodziny, jubileusz 770-lecia otrzymania praw miejskich na prawie magdeburskim. Z tej okazji ogłosiliśmy konkurs na stworzenie projektu jubileuszowego muralu. Chcielibyśmy, aby ten mural znalazł się na ścianie szczytowej jednej z kamienic w rozbarku de facto, bo ta część jest już rozbarkiem, przy zrewitalizowanym terenie. Mamy gotowe miejsce, ściana będzie przygotowana, teraz czekamy na dobry pomysł i chcielibyśmy jeszcze w tym roku go zrealizować. Wytycznych co do projektu jest kilka. Chcielibyśmy, żeby ten mural nawiązywał do tego jubileuszu, nawiązywał do historii Bytomia, ale jesteśmy otwarci na różne propozycje. Liczymy na to też, że projektanci uwzględnią kontekst architektoniczny tego miejsca, między innymi sąsiedztwo zabytkowych kamienic, czy też sąsiedztwo zrewitalizowanego terenu. Jest konkurs, więc jest też i nagroda. Duża nagroda to jest nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych za stworzenie samego projektu muralu oraz możliwość wykonania nadzoru autorskiego nad realizacją tego projektu. Na nadesłanie zgłoszeń konkursowych twórcy mają czas do 26 kwietnia. Najlepszy projekt wybiorą internauci. Na zakończenie serwisu zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata. Adwokat Maciej Zaborowski, który jest pełnomocnikiem byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, zapowiedział złożenie zażalenia na działanie służb podczas przeszukania mieszkania Ziobry. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę nowelizującą prawo farmaceutyczne. Głównym powodem zawetowania ustawy była kwestia dostępności bez recepty hormonalnych środków antykoncepcyjnych dla osób poniżej 18 roku życia. Dzisiaj w Kościele katolickim obchodzony jest Wielki Piątek. Tego dnia obowiązuje ścisły post. Szef rosyjskiego Departamentu Mobilizacji Ministerstwa Obrony, kontradmirał Władimir Cymilański, ogłosił, że 1 kwietnia rozpocznie się wiosenny pobór do wojska. W ubiegłym roku w ramach wiosennego poboru do wojsk rosyjskich trafiło 147 tysięcy osób. W dzisiejszym raporcie to już wszystkie informacje. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.